cierpienie, świętość i przepowiednie. Tak umierała siostra Faustyna. W trumnie odzyskała świeżość i wdzięk. Była daleko ładniejsza niż za życia, mówił ojciec Józef Andrasz, spowiednik siostry Faustyny. Cierpienie siostry Faustyny. We wrześniu 1938 roku siostra Faustyna została wypisana ze szpitala na Prądniku do klasztoru w Łagiewnikach. Po 5 miesiącach kuracji przywiozła ją 17 września siostra infirmerka Alfreda Pokora. 10 kilometrów pokonały bryczką, a droga była dla chorej bardzo trudna. Omdlewała, traciła kontakt z rzeczywistością, była bardzo słaba. Od razu po przyjeździe siostry umieściły ją w separatce dla sióstr ciężko chorych, która mieściła się w głównym budynku klasztoru. Od razu też zorientowały się, że siostra Faustyna nie jest w stanie ani jeść, ani wstać. Picie też sprawiało jej trudność, ale co jakiś czas prosiła o wodę, aby ugasić trawiące ją ciągłe pragnienie. Niestety, czasem nie była w stanie przełknąć nawet kropli wody. Przełyk i żołądek były zniszczone przez gruźlicę. Nie bała się śmierci. Mimo ogromnego cierpienia siostry zapamiętały, że nie tylko nie bała się śmierci, ale wyczekiwała spotkania z Jezusem. Jej obecność w separatce ciekawiła młodsze siostry. Chętnie ją odwiedzały, ale odwiedziny były raczej zakazane. Przełożonych niepokoiła możliwość zarażenia się gruźlicą. Zresztą w krótkim czasie okazało się, że takie odwiedziny bardzo chorą męczą. Na stałe zajmowały się nią pielęgniarki, siostra Alfreda Pokora i siostra Amelia Socha. Ta ostatnia była siostrze Faustynie szczególnie droga, lubiły się i rozumiały. Zażyłość była do tego stopnia głęboka i serdeczna, że gdy tydzień przed śmiercią Faustyny siostra Amelia, chorująca na gruźlicę kości, westchnęła przy sekretarce Bożego Miłosierdzia, że Pan Jezus jest dobry, siostra umiera młodo i świadomie, jakże i ja pragnęłabym zachorować na gruźlicę płuc i w rok po siostrze umrzeć, bo bała się kalectwa i bycia ciężarem dla zgromadzenia. Faustyna powiedziała, jeśli będę miała jakieś łaski u Pana Jezusa, to poproszę, by w rok po mnie zabrał siostrę. I musiała nie tylko poprosić, ale Pan Jezus prośby wysłuchał, bo siostra Amelia Socha zmarła 4 listopada 1939 roku na gruźlicę płuc, przepowiednie na łożu śmierci. Nie skarżyła się. W czasie tych ostatnich dni przepowiedziała wybuch II wojny światowej i ostrzegła, że wojna będzie trwać bardzo długo, a siostrom uda się przetrwać i zostać w klasztorze w Łagiewnikach, ale pod warunkiem, że będą się nieustannie modlić. I choć wtedy w separatce przy jej łóżku żadna z sióstr nie wierzyła w to, co mówiła, wszystko przypomniały sobie już niecały rok później, a w ciągu 6 lat trwania wojny doświadczyły aż 3-krotnej próby wysiedlenia ich przez Niemców. Za każdym razem szły wtedy na klasztorny cmentarz i prosiły siostrę Faustynę o wstawiennictwo u Boga i ratunek. Przełożona domu, matka Irena Krzyżanowska, lubiła ją odwiedzać w infirmerii. Wspominała, że w siostrze Faustynie było dużo spokoju i dziwnego uroku oraz że całkowicie ustąpiło napięcie związane z realizacją dzieła miłosierdzia, które polecił jej Pan. Będzie święto miłosierdzia Bożego, widzę to, chcę tylko woli Bożej, mówiła przełożonej. Pan Jezus chce mnie wywyższyć i uczynić świętą. Zapytana przez nią, czy cieszy się, że umiera w zgromadzeniu, odpowiedziała, tak, będzie mateczka widziała, że zgromadzenie będzie miało wiele pociechy przeze mnie. Kilka dni przed śmiercią uniosła się na łóżku i poprosiła przełożoną, by zbliżyła się do niej. Wtedy wyszeptała, Pan Jezus chce mnie wywyższyć i uczynić świętą, mówiła Faustyna. Odczułam w niej wiele powagi, dziwnego uczucia, że siostra Faustyna przyjmuje to zapewnienie jako dar miłosierdzia Bożego bez cienia pychy.
wspominała matka Irena, 22 września przeprosiła wszystkie siostry za swoje mimowolne uchybienia. Był to czwartek, a w niedzielę 25 września po raz ostatni widziała się z księdzem Michałem Sopoćką i to właśnie wtedy przepowiedziała mu datę swojej śmierci. Wskazała 5 października, zrobiła na nim wrażenie nieziemskiej istoty, jakby część jej była już poza separatką i klasztorem. Zajęta jestem obcowaniem z Ojcem Niebieskim, powiedziała mu jeszcze. Łączę swoje cierpienia z męką Twoją świętą. W ostatnich dniach martwiła się, że przysparza siostrom kłopotu i dokłada obowiązków, których i tak mają sporo. Wciąż była spragniona, miała wysuszone gardło, ale nie była w stanie przełknąć nawet kropli. Płukała usta, szepcząc, że wypiłaby całe wiaderko, ale nie potrafi. Rankiem 5 października czuwała przy niej siostra Amelia. Poprosiła ją o zaśpiewanie jakiejś pieśni, ale Amelia wymówiła się problemami z głosem. Siostra Faustyna zaczęła nucić sama wers. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Po południu ojciec Andrasz udzielił jej wiatyku. Bardzo cierpiała, poprosiła nawet o zastrzyk na uśmierzenie bólu, ale w ostatniej chwili wycofała się z tej prośby. Chciała ofiarować każdy ból, który przyszedł zgodnie z tym, co zapisała w dzienniczku. Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją świętą i ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz, które są w domach naszych. Ufam mocno i zdaję się całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie, jakoś mi sam przyobiecał. Agonia siostry Faustyny, dzisiaj mnie Jezus z sobą poniesie, powiedziała. Wczesnym wieczorem rozpoczęła się agonia, a siostra Faustyna wkroczyła w ostatnią prostą do swojego Jezusa. Najpierw klasztorny dzwonek zadzwonił w czasie kolacji. Siostry myślały, że to już zostawiły wszystko, aby pobiec do separatki. Pomieszczenie było małe. W środku stał już przy łóżku ojciec Teodor Czaputa, kapelan i kilka sióstr, a pozostałe modliły się na korytarzu. Jednak siostra Faustyna skinęła nagle na matkę przełożoną, a ta po wysłuchaniu szeptu chorej przekazała, że siostra Faustyna wie, że to jeszcze nie jest jej ostatnia chwila. Niech siostry wrócą do swoich prac, a gdy jej czas będzie się zbliżał, to je zawoła. I rzeczywiście siostry rozeszły się do swoich obowiązków. Wiele z nich poszło do kaplicy, a przy siostrze Faustynie została tylko siostra Ligoria Poznańska. Gdy po jakimś czasie zorientowała się, że siostra Faustyna kona, pobiegła obudzić siostry. Świadectwo. I tak w ostatnich chwilach życia czuwały przy niej siostry Amelia i Eufemia. Ta ostatnia tak mówiła po latach. Kiedy wracałam do celi, wstąpiłam do kaplicy i pomodliłam się do dusz czyśćcowych, żeby mnie obudziły, jak będzie umierać siostra Faustyna, bo bardzo chciałam być przy jej śmierci. Bałam się wprost prosić o to matkę przełożoną, bo nam, młodym profeskom, nie wolno było tam chodzić, by się nie zarazić gruźlicą. Siostrze Amelii pozwolono, bo już była chora na gruźlicę. Spać poszłam o zwykłej porze i zaraz zasnęłam. Naraz ktoś mnie budzi. Jak siostra chce być przy śmierci siostry Faustyny, to niech siostra wstaje. Ja od razu zrozumiałam, że to pomyłka. Siostra, która przyszła obudzić siostrę Amelię, pomyliła cele i przyszła do mnie. Zaraz obudziłam siostrę Amelię, ubrałam chałat i czepek i szybko pobiegłam do infirmerii. Po mnie przyszła siostra Amelia. To było jakoś koło 11 w nocy. Gdy przyszłyśmy tam, siostra Faustyna jakby lekko otworzyła oczy i trochę się uśmiechnęła,
a potem skłoniła głowę i już. Siostra Amelia mówi, że już chyba nie żyje, umarła. Spojrzałam na siostrę Amelię, ale nic nie mówiłam. Modliłyśmy się dalej. Gromnica cały czas się paliła. Nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią. Apostołka Bożego Miłosierdzia, siostra Maria Faustyna Kowalska, zmarła 5 października 1938 roku o godzinie 22:45 w wieku 33 lat. Pogrzeb odbył się 7 października przed południem w dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Różańcowej. Zgodnie z zapowiedzią siostry Faustyny, jej śmierć niczego nie zakończyła. Przeciwnie, jej historia, zadania i misja dopiero przyspieszyły. Czuję dobrze, że nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią, ale się zacznie. O dusze wątpiące, uchylę wam zasłony nieba, aby was przekonać o dobroci Boga, abyście już więcej nie raniły niedowierzaniem najsłodszego serca Jezusa. Bóg jest miłością i miłosierdziem, napisała w dzienniczku.